dobry wieczór. W zeszłym roku mówiono o tym wypowiedzi samorządowej 2018 roku, a dziś w tej auli, historycznej auli imienia Ignacego Leszyńskiego, prawiciela Wojewody Moniec, zebraliśmy się po to, aby przedstawić wyniki wyborów samorządowych, konkretnie wyniki wyborów Polaków i tego, jak wybory przebiegały, czyli monitoringu Fundacji Wolności tej samorządowej kampanii 2018 roku. Abstrahując od samych wyników, mieszanie tej kampanii finansowanie jest niemal tak samo ważne jak głosowanie i jest kluczowe dla dobrego przyszłej Polski. Więc oddaję teraz głos prezesowi Fundacji Wolności Krzysztofowi Jakubowskiemu, który przedstawi raport z monitoringu samorządowej kampanii wyborczej, a następnie przejdziemy do debaty z zaproszonymi gośćmi. Dziękuję, dzień dobry. Jesienią zeszłego roku staraliśmy się przydać monitoring kampanii wyborczej. O ile często są takie podejrzenia, czy to powtarza się tak naprawdę już dzisiaj po wczorajszych wyborach, że coś było nie tak z liczeniem, czy w tym dniu wyborczym, to my skupiliśmy się na tych rzeczach, które poprzedzają dzień wyborów, czyli na okresie kampanii wyborczej, na tym, jak jest przestrzegane lewe prawo przez kandydatów, przez komitety wyborcze. Bazujemy przede wszystkim na tym, co się działo w Lublinie, ale też na projektu z Wielbelskim i kilka takich ciekawych tutaj wniosków, które spostrzegam przedstawię. Nasz zakres monitoringu, czyli to, co mówiliśmy, to archiwizowaliśmy materiały wyborcze, od chociażby robienia zdjęć billboardów, zbieraniu ulotek kandydatów, rejestracji wideo wybranych spotkań z mieszkańcami czy konferencji prasowych, czy monitoringu tego, co się pojawiało w lokalnych mediach. Skończywszy na analizie sprawozdań finansowych lokalnych komitetów wyborczych, tych, które startowały w Lublinie, to chcieliśmy porównać. Pierwszy taki problem, który się pojawił, ponieważ realizowaliśmy to siłą wolontariuszy, to chociażby w kwestii billboardów ich jest tak dużo, że jest praktycznie niemożliwe, żeby je policzyć. Trzeba mieć armię albo rzesze ludzi, żeby w mieście Lublin policzyć billboardy wyborcze. My dołączyliśmy się, sfotografowaliśmy 76 billboardów i 265 banerów, natomiast mam wrażenie, że to jest w zasadzie ułamek tych materiałów, które były. Też nagraliśmy trzy debaty wyborcze, dwa spotkania, trzy konferencje prasowe. Przechodząc do naszej obserwacji, do naszych wniosków, pierwsza taka rzecz, która się rzuciła w oczy przed jeszcze ogłoszeniem kampanii wyborczej, to jest tak zwana prekampania, która nie jest sankcjonowana w prawie, czyli to jest takie promowanie się osób, które mogą później kandydować za środki, które nie są rozliczane ze środków na wybory. Jest to tyle ważne, że są limity wydatków na kampanię wyborczą, a w związku z tym one są dość, wydaje mi się, że są dość wyśrubowane. Więc ta prekampania to jest takie narzędzie, żeby promować się dodatkowo, nie wchodząc w ten limit. I na przykład zauważyliśmy, jeden z radnych Rady Miasta zamieścił banner z napisem doktor Leszek Taniewski, Rady Miasta Lublin, człowiek Lublina, tak, w okresie przed kampanią wyborczą. Dziennikarze, dostaliśmy do dziennikarzy, zrobiliśmy zdjęcie, dziennikarze się go pytają, mówią, że on to przypomina, że jest człowiekiem Lublina i radnym. Inny radny, Piotr Gawryszczak, który jest zdjęcie, dyrektor Komendy Wojewódzkiej OHP promował jakiś projekt, gdzie rezydent z OHP, jakby jego postać, jego twarz, jego postura była na pierwszym planie, czy w autobusach komunikacji miejskiej, na przykład radna Marta Wcisło wyświetlała się na tych telewizjach komunikacji miejskiej. Staraliśmy się też w czasie kampanii o
otrzymać wyciągi z kont bankowych komitetów wyborczych, żeby móc na bieżąco weryfikować, na co wydatkują pieniądze. Okazało się to dość trudne. Komitety zazwyczaj nam odmawiały. Niektóre przesłały, na przykład Komitet Kukiz Wolność, Lubelscy Patrioci, czy Komitet Lubelski Ruch Miejski, czyli te mniejsze komitety. Pełnomocnik Komitetu Uczelni Krzysztof Oszuka najpierw zobowiązał się, że udostępni tam w przeciągu zdaje się 2 miesięcy, po czym nie odpowiedział, nie ustawił tego wyciągu bankowego. Co ciekawe, złożyliśmy skargę o bezczynność do sądu administracyjnego, natomiast sąd naszą skargę odrzucił, twierdząc, że Komitet Wyborczy Wyborców nie posiada zdolności procesowej, czyli nie można w sądzie administracyjnym, czyli nie można rozkazać tego bezczynności. Jednocześnie sąd twierdził, że to nie zagraża naszemu braku na informacji o nas pieniędzy dodatkowo, bo przecież po tym sprawozdaniu złożeniu możemy sprawdzić to sprawozdanie. No ale ten wyrok dla nas niekorzystny trochę nas zasmucił, bo no, utrudnia informacje o wydatkach. Analizowaliśmy też widoczność lokalnych komitetów w mediach społecznościowych. Tutaj co ciekawe, te dwa główne komitety na stronach na Facebooku były najmniej aktywne, czyli Komitet Wyborczy Krzysztofa Żuka i Komitet PiS bardzo mało aktywne na Facebooku, natomiast Lubelski Ruch Miejski Miasto dla Ludzi i Kukiz Wolność Lubelscy Patrioci najaktywniejsi na Facebooku. Zbieraliśmy też gazetki wyborcze. Zebraliśmy co najmniej 5 gazetek, mogło ich być oczywiście więcej. Jeśli chodzi o spotkania wyborcze, to też w okresie, jeden z późniejszych kandydatów prezydenta z listy PiS-u Sylwester Tułajew spotykał się z mieszkańcami w okresie poprzedzającym też kampanię wyborczą, to był też taki element prekampanii. Krzysztof Żuk również organizował spotkania wyborcze. Co ciekawe, w fakturach, w Krajowym Biurze Wyborczym nie znaleźli żadnej faktury zawierając same te spotkania. A były to spotkania na przykład w hotelu albo na sali gimnastycznej basenu na Będzie, który należy do MOSIL-u. Tutaj przesłaliśmy tutaj do uwagi do komisarza. Analiza sprawozdań finansowych. Nie dodaliśmy do sprawozdania finansowego PiS-u, bo tutaj się pojawił taki problem, że komitety wyborcze składają jedno sprawozdanie finansowe. Czyli jeśli mamy komitet wyborczy trybunałowski, jak na przykład Prawo i Sprawiedliwość, który ustawia kandydatów w wielu gminach, powiatach, województwach, to on składa jedno sprawozdanie łącznie z tych wszystkich wyborów. I żeby się dowiedzieć, ile to są wydatki w gminie Lublin, na przykład w mieście Lublin, trzeba było pojechać do Warszawy, do Krajowego Biura Wyborczego i przejrzeć, podejrzewam, setki segregatorów z fakturami na przykład. I jeszcze wiedzieć, które są faktycznie z Lublin. Wysłaliśmy zapytanie do tego komitetu o to, na co wydał pieniądze na kampanii wyborczą w Lublinie i o faktury. Niestety nie, czy odpowiedź była wymijająca, nie uzyskaliśmy takich informacji. I co ciekawe, też komitety wyborcze partii politycznych, wydaje mi się, że to jest albo błąd w kodeksie wyborczym, albo może umyślnie wprowadzone, nie mają wnioskować też o udostępnienie wykazu osób fizycznych, które wpłaciły pieniądze na komitet wyborczy Prawo i Sprawiedliwość w tym przypadku. I otóż żadna osoba nie wpłaciła pieniędzy na Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwość, a taki wykaz powinien być udostępniony. No i jest pusty, zawsze będzie pusty, bo osoby wpłacały pieniądze na konto Funduszu Wyborczego Partii Prawa i Sprawiedliwość, potem one są transferowane na konto Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwość, stąd ten partyjny, no, czyli żadna osoba nie wpłaca. Więc nie dowiemy się o wkładach osób fizycznych na konta partii politycznych.
czyli jakby tutaj w analizie tej sprawozdań finansowych nie poddaliśmy tego sprawozdania PiS-u, to jest niemożliwe do przekazywania. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe komitety, to tutaj ciekawostka, że wydatki Komitetu Poczekowalców Krzysztof Żółk w imieniu oficjalnego tego sprawozdania to jest nieco ponad 300 tysięcy złotych, a wydatki czterech pozostałych komitetów wyborczych to jest około 31 tysięcy złotych. Cztery pozostałe komitety łącznie 31, a jeden komitet prezydenta 300 tysięcy, czyli 10 razy więcej niż wszyscy pozostali. Ci mali, więc tutaj dysproporcja była ogromna. Analizowaliśmy też osoby wpłacające na komitety wyborcze. Zazwyczaj wpłacali kandydaci, najczęściej. Najciekawe przypadek trafiliśmy w przypadku Komitetu Urzędującego Prezydenta, gdzie była wypłata w wysokości 30 tysięcy złotych od pani, która pracuje doradca prawny w Urzędzie Miasta, czyli tutaj, gdzie prezydent ją zatrudnia, tak, służbowo. I wpłaciła 30 tysięcy złotych na fundusz wyborczy komitetu, który dostarczył jej pracodawca. Wysłaliśmy nawet zapytanie do rzecznika dyscyplinarnego Rządowej Izby Radców Prawnych w Urminie. No i pani rzecznik nam odpowiedziała, że wszystko jest w porządku, bo obowiązujące przepisy prawa nie zakazują radców prawnych angażowania się w działalność polityczną, ponieważ wspieranie określonych kandydatów, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Inna taka ciekawostka to jest na przykład kandydatka Magdalena Kamińska, która później została radną, płaciła na kampanii wyborczą 1830 zł. Zostając radną, musiała złożyć oświadczenie majątkowe i w tym oświadczeniu wpisała, że zarobiła też na 123 zł. Zrobiła 123, a na swoją kampanię chodzi o 1830. I zweryfikowaliśmy to, zasadniczo pani to powiedziała, że pomaga nam rządzić prowadzeniem firmy, więc on miała pieniądze, żeby wpłacić na kampanię, tylko żeby wpłaciła ekonoma, a nie mąż. Też, żeby nie było same złe rzeczy, to za dobrą praktykę też uważamy publikację listy osób, które wpłacały na komitety wyborcze. Dwa komitety taką listę publikowały. Komitet Kukiz Wolność Obecnych Patriotów w Miejskie, który opublikował wykaz wpłat, ale i nazwiska tych osób, które wpłaciły powyżej minimalnej płacy krajowej. Komitet Miasta Patriotów Obecnych w Miejsku publikował na początku na swojej stronie wykaz wpłat z mniej wszystkich osób, ale potem chyba zasięgnęli opinię w kalendarzu wyborczym i już wszystkie nazwiska zostały później zamazane. Tu jest na górze filmki z tego, ale jest wpłat komitetu publiczności obecnych odwiedzić. Komitet wyborczy wyborców Jan na Kunc wydał mniej na kampanię, to tylko 1900 złotych. 1500 na spot firmowy, czyli ma ludzie środki. Komitet wyborczy Miasta Ludzi Ubeckich w Miejskim przede wszystkim wydawał pieniądze na ulotki, na druki i kolportaż ulotek. Podobnie Komitet Wyborczy Kukiz, Wolność Ubeckich Patrioci. Komitet Wyborczy Krzysztof Żółk tutaj wniósł znacznie większe wydatki. No i na przykład ciekawostka, tutaj za chwilę do tego dojdę, ale ciekawostki jak z wydatków Komitetu Poczekał Krzysztof Żółk, to jest na przykład gazetka reklamowa razem z projektem 1500 sztuk, czyli drugi projekt gazetki 1500 sztuk, 164 zł 5 groszy, brutto, atrakcyjna cena, wydaje mi się. Przeprodukcja filmu wyborczego 100 zł brutto, najem lawety reklamowej za 30 zł, nie mogę na jaki czas. Opracowanie internetowych memów 40 zł. Też tania sprawa. Jeśli chodzi o billboardy, to też wcześniej zapytaliśmy się u kilku firm lubelskich, które dysponują billboardami, oceny planowania billboardów jeszcze parę miesięcy przed kampanią. I cenniki z dwóch z nich, z których korzystają później komitety wyborcze.
Pierwsza firma, cena za billboard to jest między 500 a 680 zł netto plus 72 zł netto dróg. Billboard trwa 5 na 2,40. Druga firma to jest 800 zł netto za dróg 6 na 3 metry. Czy z powyższego wynika, że pieniądze, które wykazano w sprawozdaniach finansowych Komitety Wyborcze, te, które tutaj mamy zebrane informacje z Lublina, to by wystarczyły na dwumiesięczną ekspozycję 80 billboardów w sumie według tego, cali według tych cenników. Natomiast my naliczyliśmy, a my nie liczyliśmy przez w tym miesiącu wszystkich, my naliczyliśmy 80 billboardów. Czyli było znacznie więcej, kilka razy więcej prawdopodobnie. Czyli te ceny, coś tutaj jest z nimi nie tak pięknie. Problemy też pojawiły się na opisach, na fakturach. O ile na przykład chyba najlepiej opisane faktury miał Komitet Wyborczy Mariana Kowalskiego, gdzie ulotki czy plakaty były co do sztuki wymienione na fakturach. Natomiast no, ten największy kontent, Krzysztof Żuk, miał często na fakturach napisane billboardy, liczba 1, jednostka miary komplet, jeden komplet billboardu. Tam jakaś kwota, nie wiem, 3000. Czy to jest dużo? 3000 za kontent billboardów? Ile to jest kontent billboardów? Ciekawostki, bo jak zaczęliśmy prowadzić to monitoring, chcieliśmy się skupić na samym Lublinie, ale zaczęliśmy masowo dostawać od mieszkańców prośbę o interwencję gdzieś poza Lublinem. Postanowiliśmy, że będziemy to zwłaszcza do komisarzy wyborczych, bo w związku z tym, że tutaj się rozumie zapis, że komisarz czuwa na przestrzeganie przepisów prawa wyborczego. Myślę, że tutaj też będziemy z tym do czynienia. Chyba najbardziej taka, myślę, że nawet temat na jakieś podręczniki, sytuacja z Zamościa, gdzie w Zamościu zarejestrował się Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Wnuka, a jednocześnie pan Andrzej Wnuk był kandydatem do prezydenta innego komitetu. Bo był kandydatem PiS-u na prezydenta, oprócz tego jego imieniem był zarejestrowany inny komitet wyborczy. I na przykład tutaj mam zdjęcie, jak na pewnym gdzieś na ulicy w Zamościu mamy dwa banery. Po lewej stronie mamy banę kandydata narodnego z Komitetu Wyborczego Wyborców Andrzeja Wnuka, a po prawej mamy banę kandydata na prezydenta Zamościa z PiS-u Andrzeja Wnuka. To dwa różne komitety tutaj finansują. Zwróciliśmy się do komisarza z informacją, że to jest tutaj złamany kodeks wyborczy, ponieważ w materiale wyborczym Komitetu Wyborczego Andrzeja Wnuka jest wizerunek kandydata innego komitetu, czyli Andrzeja Wnuka. Absurdalne. Aczkolwiek komisarz tutaj podjął szybką interwencję, trzeba to przyznać, bo wezwał do usunięcia banerów, co zostało chyba dwóch dni ten magazyn usunięty. W Puławach na przykład dziennik stron informował, że konwencja wyborcza Komitetu PiS-u odbyła się w sali urzędu starostwa powiatowego. Wysłaliśmy to też do odpowiedniego komisarza wyborczego. Komisarz tego nie przekazał, ten rozwój na policję. Musi z nim rozmawiać, potwierdził, że nie ma żadnych możliwości ani narzędzi. I to gazeta napisała, nie mógł tego stwierdzić sam, że tutaj doszło do jakiegoś naruszenia. Częste przypadki, na przykład w Świdniku, przynajmniej dwa, czy też w Niedźwicy dłużej, gdzie kandydaci, czy jeden komitet wyborczy promował kandydatów innego. Czy na przykład w Niedźwicy dłużej w gazetce lokalnego komitetu było informacja, że na wyborach do rady powiatu popierały kandydatów tam z PiS-u tego i tamtego, albo z nimi próbują tego, tego i tamtego. No jest to oczywiście niedosłowne sfinansowanie za swoje pieniądze kampanii innego komitetu. Też to przekazaliśmy komisarzowi, komisarz przekazał policji, policja przekazała prokuratorowi, a prokurator dostrzegł tutaj znikomą szkodliwość społeczną, czyli sprawę może. Tutaj podobny przypadek kandydata burmistrza Bełżyc, który kandydował z lokalnego komitetu, napisał sobie, że jest popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość. Być może się to wydaje, że to jest korzystne, że tutaj mam dodatkowe poparcie. Też jest wprost, które się wyboczył, czy w wyjaśnieniach państwowych, że nie można
pisać, że komitet jest popierany przez inny komitet wyborczy. W Lublinie na przykład kandydat do sejmiku Krzysztof Komorski postawił sobie billboard, gdzie napisał swoje stanowisko zastępca prezydenta Krzysztofa Żuka, tak napisano w billboardzie. A Krzysztof Żuk był na rzeczy kandydatem innego komitetu, bo lokalnego komitetu komunalnego prezydenta. Więc wysłaliśmy informację do komisarza, że wykorzystywanie wizerunku innego kandydata. Komisarz korespondował z kandydatem i po prawej już jest zmieniona zdjęcie, gdzie już było zaklejone zastępcy prezydenta Krzysztofa Żuka, tylko pojawiło się zastępcy prezydenta Lublina. Na przykład Krzysztof Hetman, reklama na Facebooku, wyświetlała się w dniu wyborów, gdzie zachęcał do głosowania na PSL. I ta reklama się wyświetlała na Facebooku w dniu wyborów, nie wiem, może ktoś zapomniał jej wyłączyć. Też dowiedzieliśmy komisarza, komisja sobie robi policję. Policja umorzyła postępowanie, ponieważ znalazła sprawcę, bo reklamę wyświetlał na stronie Krzysztofa Hetmana. W ostatnim dniu kampanii wyborczej, czyli w piątek przed wyborami, w gazetach pojawiły się reklamy różnych urzędów, na przykład o seniorach, co urząd marszałkowski robi dla seniorów, jest zdjęcie sekretarz województwa, tutaj nie nazwisko się też pojawia, więc opis, jak urząd marszałkowski skarbował seniorów i ta pani też kandydowała w wyborach, prawda, później. I też zgłosiliśmy te zawiadomienia, że to naszym zdaniem to jest finansowanie kampanii, czy promowanie siebie z pieniędzy publicznych. Podobnie marszałek Sosnowski, który nie pojawił się w reklamie, zachwalał wykorzystywanie funduszu unijnym przez samorząd wojewódzki, jak też kandydował pani później. No ale niestety przepisy prawa są tutaj tak ogólne, że musieliby napisać tym artykule, że tak jak skandydujemy w wyborach, głosujcie na to. Jak nie napiszą, to ma głupę pieniądze publiczne, tylko to pomocy sobie robić. Nasze rekomendacje, które też chcielibyśmy zadać w ekspertów, z tym będziemy rozmawiać, czy też Państwa, to po pierwsze, że kwalifikowanie wielkości wydatków finansowych, wydatków na kampanię przez komitety jest bardzo trudne. Proponujemy tutaj trzy zmiany. Po pierwsze, wprowadzenie obowiązku prowadzenia publikacji rejestrów wpłat i rejestrów wydatków przez komitety wyborcze na bieżąco. Drugie to wprowadzenie obowiązkowego sprawozdania z kampanii, ale żeby było oddzielne na poziomie gminy, każdy, czyli organu, do którego komitet wystawia kandydatów, że jak jeśli powiedzmy partia Górnowolska wystawia kandydatów w 20 gminach w województwie lubelskim, to żeby w każdej tej gminie było oddzielne sprawozdanie, bo wtedy będzie możliwość weryfikacji tych wydatków na poziomie gminy. Określenie zasad dotyczących opisów faktur i wykonanych usług, żeby nie można było przesyłać faktury z jednym kompletem billboardu, bo to, żeby tam była przynajmniej liczba tych billboardów. Kolejna rzecz to jest prowadzenie działań promocyjnych na długo przed rozpoczęciem kampanii wyborczej. Tu jest też problem. Mogą być doprecyzowanie przepisów w zakresie prowadzenia tej kampanii, również może prowadzenie przepisów karnych w tym zakresie, ponieważ nawet chyba gdzieś to zgłaszaliśmy, to było powiedzieć, że to nie jest jeszcze kampania wyborcza, bo tutaj nie można pod żadnym przepisem tego to podpiąć. Być może chyba Fundacja Obrego proponowała ostatnio w jakimś raporcie wydłużyć kampanię wyborczą. Może byłby dłuższa, może nie objęła ten okres, kiedy kandydaci się promują obecnie. Następnie tutaj ten przepis dotyczący obowiązku komisarzy wyborczych zatrzymania przestrzeni prawa wyborczego, to może bardzo uzbroić. Może warto uzbroić tych komisarzy wyborczych jakieś narzędzia, żeby faktycznie mogli tutaj pilnować, też mieć nadzór nad kampanią wyborczą, nad tym, co się dzieje w kampanii wyborczej. Kolejne spostrzeżenie,
to komitety wyborcze, żeby zgłosić kandydatów np. do rady miasta, muszą zebrać określoną liczbę podpisów mieszkańców. I tak założyłem osobiście, był pod ratuszem wystawiony któregoś dnia radnie od akurat komitetu, bo czego Krzysztof szukał, ale powiedziałem, że nie mogę robić podobnie. I była lista do zbierania podpisów na kandydatów. Na tej liście nie ma nazwisk kandydatów. Bo kodeks założony nie wymaga. Czyli mieszkańcy mogą się podpisywać, że udzielają poparcia liście kandydatów któregoś komitetu i nie wiedzą, kto na tej liście się znajdzie. Wydaje mi się też, warto by jednak, żeby już jakoś podpisujemy, to by wiadomo komu. Następnie też proponujemy to, żeby komitety wyborcze gdzieś wpisać, że mają udzielać informacji na te pytania czy wnioski o finansowanie tych komitetów. No bo tutaj, tak jak wspomniałem, zaskarżyliśmy ten komitet wyborczy Krzysztof Żuk, no i sąd stwierdził, że sąd odrzucił skargę z uwagi na brak zdolności sądowej komitetu do występowania przed sądem administracyjnym. To przeniesiąc duży problem. Dziękuję za wysłuchanie. Przejdziemy do dyskusji. Zacznijmy od tematu, który pojawił się na samym początku tego raportu, czyli o kampanii, bo istnieje ona nieoficjalnie, ale czy można to jakoś usankcjonować, czy można politykom zabronić promowania się i promowania swoich działów? W zasadzie premiuje spryt.
No i tu mieliśmy kilka przykładów sprytnych billboardów, jak dwa razy z dwoma limitami powiedzieć o tym samym kandydacie. Jak tutaj Krzysztof Żuk pojawia się w ramach swojej kampanii, w ramach cudzej kampanii. Tak. Ale z Żukiem też było. Z Żukiem też było, bo był tam przykład, że jakiś inny. Można to czytać na dwa sposoby. Z jednej strony może Żuk się tam pojawił jako zastępca Krzysztofa Żuka. Czy to było specjalnie, czy niespecjalnie? Czy to było promowanie Krzysztofa Żuka, czy nie? Tak czy siak? To są takie sprytne sposoby i no to jest naprawdę duży ból, no bo właściwie tutaj mówimy o zmianie mentalności i o tym, że po prostu to było nieakceptowalne społecznie, że trzeba było z tego powodu przegrać, a nie wygrać. A niestety praktyka pokazuje, że tak można wygrać. I właściwie jedyne na to jakoś panaceum, jakie ja widzę, to są jednak obywatele, którzy, tak jak Fundacja Wolności, tam dyszą. Którzy zupełnie uczciwie mówili, nie podwiedzając się Fundacji Wolności. Taka Fundacja Wolności jest tylko jedna w Polsce. Nie ma, jest jeszcze druga, to jest organizacja, ktoś, komu się udaje trwale działać, bo o to mam na myśli. A generalnie takich organizacji po prostu nie ma. Mi się marzy wielka międzynarodówka, albo międzymiastówka, czy międzymiejscowościówka obywateli, którzy jakby wiedzą, reagują, rozumieją, bo przecież bardzo często trudno stwierdzić właściwie o co chodzi. Czy to jest uczciwe, nieuczciwe, jaki może być cel, czy to jest jakiś nowy wybieg. No, wydaje mi się, że to jest bardzo długi proces. Ale wracając do tych uregulowań prawnych, one są istotne w tym sensie, żeby obywatel, który już chce zareagować, miał się na co powołać. Tak jak tutaj nie mogliście pójść do sądu, bo nie ma zdolności prawnej komitetu i wszyscy myli ręce, więc można robić, co się chce. Więc musi być coś twardego, co jak już ktoś jest, zdecydował się działać i robi to, że ma jakiś instrument w ręku. I w tym sensie wydaje mi się, że to jest ważne. No a czy można uregulować prekampanię? To jest, ja pamiętam, w 2005 roku robiłam taką kampanię, taką obserwację wyborów krajowych. A nie, musiała być jednak nie, to, a może i krajowych, bo w 2005 prezydenckich, bo chyba wtedy Lech Kaczyński, no na pewno Lech Kaczyński wtedy kandydował, a jednocześnie był prezydentem Warszawy. I nagle wszyscy otrzymali do swoich skrzynek takie wielkie sprawozdanie z działań prezydenta Warszawy przed wyborami prezydenckimi. No i takie było, no bo w sumie to ma prawo to robić, no bo właściwie to zawsze powinien informować o tym, co robi. Zawsze jest to takie pływanie, że nie bardzo wiadomo, czemu ktoś to robi. Na pewno ci, którzy mają władzę i pieniądze w danym momencie, mają większe możliwości promowania się. Komisja Wyborcza mówi, no ale my nie mamy żadnych instrumentów, więc coś po prostu dzieje, więc jakby widzę bardzo wiele poziomów, gdzie coś się musi zmienić. Zarówno, żeby po prostu byli ludzie, którym na tym zależy i oni kształtowali polityczną jakąś kulturę, żeby były instrumenty, no i żebyśmy mieli wyobraźnię, co to w ogóle, co się dzieje, że my dostajemy taki dokument, a to tak naprawdę oznacza krytyczne myślenie, które też jest jakimś wyzwaniem w przypadku całego świata, a Polski chyba nawet bardzo, bo ostatnio w jakichś wynikach wyszło badania, odsyłania do fałszywych informacji, że Polska bardzo słabo wypada, że jest dużo odesłań do fałszywych informacji, więc ogólnie jesteśmy zmanipulowani. Chciałbym powiedzieć, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja może tak zaraz odpowiem na pytanie, zacznę ogólnie, bo wydaje mi się, że troszkę warto, żeby to wybrzmiało. Dwa zdania na temat tego, czemu w ogóle takie działania są wartościowe. Ja zgadzam się z Katarzyną Matką, że tego typu działania są fantastycznie bardzo potrzebne, niestety bardzo rzadkie w naszym kraju, bo też nie ma co do tego czynienia. Trudno je przeprowadzić, trudno, bo takie są inne prawne uwarunkowania, ale jeżeli chodzi o kwestię niemożliwości finansowej, to również jest trudne, bo taka praca to ma dużo pracy, ale to już powiem nie o tym. Generalnie to, co jest ważne, bo to jest stara prawda politologiczna, że pieniądze tworzą politykę. Tak? Czyli ten, kto ma pieniądze, ten, kto ma dostęp do zasobów, tak naprawdę to jest jakby potwierdzone, ale to nie ma to przełożenie na wyniki wyborów. I to, że tutaj w tych danych, które zaprezentowaliście, już wyszło, że akurat kandydat
Żuk, taką jest prezydent tyle środków wydawanych w kampanii, to też również się przełożyło, między innymi to, tak? Ja nie mówię, że tylko to, ale to też no, na pewno nie przeszkodziło, tak, o zwycięstwie. Teraz tak, co mówimy o tych wszystkich zasadach, ja nie monitorowałem tego i ciągle mówimy o tej kampanii, ponieważ są takimi dwoma głównymi zasadami wyborów, każdych jest przede wszystkim jest jawność i równość. Że jawność dotyczy przede wszystkim kandydatów, tak, chodzi o to, żebyśmy my jako obywatele mieli dostęp do maksymalnie dużego zasobu informacji, które pozwolą nam podjąć w dużym skrócie świadomy wybór. Tak, chodzi o to, żebyśmy wiedzieli nie tylko jakie mają poglądy, jakie ma poglądy dla kandydata, ale również nie wiem, kto za nim stoi, kto ją wspiera finansowo, bo sobie można również wnioskować, jakie środowisko go tak wspiera, jaką on planuje, że politykę jeszcze mniejsze prowadził. Ale również to, jak on na te swoje środki wydaje, tak, współpracuje z jakimś podmiotem, to też wszystko potem, bo to też można konkretne informacje na podstawie takich danych wyciągnąć. Natomiast drugą kwestią jest kwestia bardzo ważna zasada w razie wyborów, jest zasada równości. Chodzi o to, żeby wszystkie podmioty, biorące udział w wyborach, miały przynajmniej porównywalne szanse wygrania. Oczywiście on nigdy nie miał równych szans, bo się różnią osoby między sobą, kompetencjami, umiejętnościami, ale również i nie wiem, były ugrupowaniami, z których pochodzą, które również mają swoje możliwości, swoje struktury i tak dalej, ale chodzi o to, żeby zasady nowe, podobnie jak i wielu innych sferach naszego życia, były tak skonstruowane, żeby przynajmniej ułatwiało dążenie do tej równości. Żeby nie było tak, że startujący w wyborach na przykład prezydenta lub na kandydat obywatelski, który nie jest związany z żadną partią polityczną, w związku z tym może skorzystać z tych środków, o których Pan mówił, które partia zbiera i potem nie ujawnia pewnego obowiązku prawnego, bo sobie te partie same to określiły w ustawie kodeks wyborczy, że nie muszą ujawniać, kto wpłaca na ich fundusz wyborczy w okresie kampanii pieniądze, dopiero robią to już po zakończeniu, jak stałe sprawozdanie roczne swoich wydatków złożą. Kiedy już dawno po wyborach i tak naprawdę już mało kto poza dziennikarzami i paroma aktywnymi reporterami się i naukowcami się jeszcze interesuje. Więc no, w dużym skrócie chodzi o to, żeby wszyscy badać mieli różne szanse. I tutaj jest to na kampanię, bo kto przede wszystkim korzysta z tej kampanii? Z tej kampanii korzystają, no właśnie, ci trzymają odpowiednie zasoby. Zasoby mają ci, którzy są związani raczej z większymi partiami politycznymi, albo są już obecnymi włodarzami, którzy też było tutaj pokazane, notorycznie korzystają ze swojego stanowiska i zasobów, które się z nimi wiążą, czy to lokalowych, czy związanych z zadanymi jakimiś ulotkami czy zapismami, czy z tym, że mogą zrobić spotkanie na terenie spółdzielni, która jest jednostką podległą urzędowi miasta. I to wyszło w raporcie, ale również wyszło w paru innych wcześniejszych tego typu notorykach. Instytucie w trakcie poprzednich wyborów samorządowych w paru innych miastach, również w Lublinie. Tam te obserwacje były podobne. Generalnie to wszystko powoduje, że są podmioty, które po prostu mogą sobie pozwolić na to, że te wybory startują wcześniej. I w związku z tym mają o wiele więcej czasu, żeby zbudować rozpoznawalność wśród wyborców, swoją pozycję, żeby przekonywać do swojej kandydatury. A potem się kończy to tym, że no, te podmioty, ci kandydaci mają po prostu dużo szans na wybory. No i de facto tak naprawdę oni są wybierani przez wyborców. Także nie wiem, czy po prostu to jest Pani pytanie, żeby wydaje mi się, że tak. Czy warto było się na tym temat, natomiast rzeczywiście to uregulowanie jest trudne. Jest jeszcze jedna kwestia, która jest bardzo istotna, a to będzie wymiana będzie taka, że ponieważ w tym momencie mamy tą kampanię uregulowaną, czy mamy okres kampanii uregulowaną, czy mamy kodeks wyborczy, w jakim okresie można prowadzić kampanię. Jeżeli się nadzoruje tak w danych wyborach. Wszelkie działania, które przed tym oficjalnym okresem się rozpoczynają, to właśnie określenie przed obecną kampanią, która się dopiero co skończyła, tak, dwa dni temu wcześniej były wybory, również była ta sama sytuacja, tak, że większość ugrupowań, w tym jedno, na przykład, które prowadzili pewnego roku, zaczęło jeszcze wczesną zimą, prawda, swoją kampanię, tak naprawdę, mimo tego, że jeszcze nie było tego samego formy, kiedy będą wybory, ale to nie jest jedyny przykład, bo wszyscy inni gracze zaczęli prawie w równym czasie. Chodzi o to, że jeżeli sobie teraz powiedzmy taką jaką jest, to są regulacje dosyć sztywne,
których się w tym momencie już tak naprawdę nikt nie stosuje. Nie stosuje, bo wiem, bo wierzę i jak się będę stosowany, nie chcę robić budzi, przepraszam za wydarzenie. Przecież to jest wtedy mierzę swoje szanse, no to wszystko robią to samo. No i de facto to nie buduje dużego poszanowania dla norm prawnych w naszym państwie. Na przykład przykładu na temat, jak też i tak mi się wydaje, obywatele by myślał o tym poselskim prawo i że tam trzeba przestrzegać. Tak, jeżeli tutaj mamy tę ustawę. Więc wydaje mi się, że jeżeli nie uregulować, to przynajmniej stwierdzić, że może w ogóle te przepisy nie są potrzebne, ale one są potrzebne z innych powodów, że nie chcę to wchodzić. Natomiast na pewno jest to sprawa złożona. Wymaga na pewno z wielu powodów wymaga, żeby się nad nią pochylić i coś z nią zrobić. Wspomniał Pan w swojej wypowiedzi o poprzednich monitoringach. Te wyniki, te raporty wydają się być podobne z wyborów na wybory. Dlaczego w takim razie nic się Państwa zdaniem nie zmienia? Teraz pytanie, tak? Trzeba mikrofon, to mam nadzieję, że jeszcze się Państwo nie znaleźliście. Teraz będę mówił krócej. No nie zmienia się nic dlatego, że nie ma opinii politycznej, żeby to zmienić, tak? Przyjmując prawo w tym wypadku i trudno nie zauważyć, że sędziami w swojej własnej sprawie są grający, tak? Przyjmują to o polityce samej sprawie, te zasady, to nie muszą się rozłożyć odpowiednie przepisy, które by związały je częściowo ręce, żeby to prowadziło do sytuacji, które po prostu ich działania było działaniem trudniejsze w taki sposób, że na przykład obywatele mieliby łatwiejszy dostęp do tych informacji, bo mogli łatwiej obserwować, uzyskiwać informacje, uzyskiwać dane i kontrolować swoich polityków. Nie ma co mówić, że tutaj na polityce jest jakaś taka niepisana zgoda między nimi, że nie chce się w ten temat zająć. To dużo daleko szukać. Ostatnia zmiana kodeksu wyborczego, która miała miejsce, została wprowadzona w styczniu 2018 roku. Moim zdaniem większość przepisów, które zostały wtedy wprowadzone, zmienione, dotyczyło sprawy tego, że przypomnę, żaden z tych przepisów nie dotyczy, może tak upraszczam, ale tych kwestii, o których tutaj dzisiaj dyskutujemy, tych, o których Pan mówił, tych kwestii, które wynikają z szeregu wcześniejszych podobnych monitoringów prowadzonych podczas różnych wyborów w naszym kraju, no po prostu nie ma funkcji, żeby się tymi problemami rozwiązać. No ale są tutaj, to nie jest to raporcie, to rekomendacje, tylko nie podpisać, tak? Jeszcze bym się udało, ale te trzy pierwsze wprowadzić, to było już coś, tak? Także, no ale zobaczmy. Czyli myślę, że to też jest duża rola dla aktywnych obywateli, żeby wywierać ten nacisk na politykach, tak? Że musimy pokazywać, że my chcemy tych możliwości, chcemy tych praw, chcemy mieć tego dostępu do informacji, żeby móc rzeczywiście patrzeć, czy politycy grają fair. Bo jeżeli nie chcą, żeby grali fair, to ich sami też tak grają. No? Myślę, że to jest też dalsze wszystko. Pozostaje mi zgodzić się z Filipem, zwłaszcza, że partie polityczne nie mają w tym żadnego interesu. Nasza organizacja od 2014 roku pyta partie polityczne o różne rzeczy. I jakby zabawne jest to, że zwłaszcza ci najwięksi gracze zawsze nagle wolą... pytamy ich na przykład o finansowanie. To jest zapisane w Konstytucji. W artykule 11 finansowanie partii politycznych jest jawne. Mają w ustawie o dostępie do informacji napisane, że są zobowiązani do udostępnienia informacji publicznej. Ale to, że będziemy głosować. I przeprowadzają sprawy sądowe, które trwają 2-3 lata. I następne partie, które się pojawiają, robią praktycznie to samo. To taką właśnie niestety mamy kulturę polityczną w kraju, że nawet tam, gdzie jest wprost napisane, że trzeba pójść do sądu. I to jest bardzo przykre, ale wydaje mi się, że niestety to, że to się nie udaje, to jest kwestia rozkładu właściwie wszystkiego. Znaczy to brzmi zupełnie, brzmi strasznie depresyjnie, jakby się nic nie dało zrobić, ale ja jednak bardzo wierzę, że da się zrobić. Natomiast jest po prostu bardzo źle, jeżeli chodzi o to, jaki jest standard w ogóle przestrzegania jakichkolwiek standardów w Polsce. To chyba jest to, ale też nie chcę powiedzieć, że coś się zmieniło kiedyś i to była duża zmiana. No generalnie to, o czym mówimy, to są jakieś standardy, które się wypracowuje międzynarodowe, jak ta kampania ma wyglądać. I właśnie ta obserwacja, którą myśmy prowadzili w 2005 roku w przypadku wyborów prezydenckich, dotyczyła wyborów, które odbywały się wedle innej ordynacji wyborczej. Niby na prawo było wtedy takie, że można było wpłacać pieniądze gotówką.
I wtedy, bo teraz nie może, teraz już wszystkie transakcje muszą iść przelewami. No i wtedy dopiero się pojawiły sytuacje, kiedy tam obliczono, że w komitecie jednej kandydatki zakupiono tyle cegiełek, bo cegiełki były tam określone, za ile można je kupić, że w tym samym miejscu musiało kupować 10 osób dziennie w ciągu roku. Znaczy, 10 osób w ciągu minuty musiało kupować te cegiełki. No generalnie tamten monitoring dał naprawdę dużo. Tamten monitoring też pokazał, jak się właśnie, ty mówisz, zestaw billboardów, a ja sprawdzałam, czy kompletnie billboardów, a ja chodziłam do jakiejś firmy, która gdzieś w Warszawie się mieściła, żeby zobaczyć, czy ona w ogóle istnieje, bo wystawiła fakturę i nie istniała. Bo wystawiła fakturę na robienie jakichś gadżetów, coś tam, w każdym razie nie faktura była, firmy nie było. I tam jeszcze wchodzę, pytam, czy nie ma tej firmy. No jakby to było dla mnie super ciekawe też, fajna przygoda, bo było to takie trochę śledzenie i wyszukiwanie różnego rodzaju nieprawidłowości i wtedy to przyniosło skutek. No ale teraz są mniejsze sprawy do przerobienia. Poza tym, moim zdaniem, jest naprawdę dużo gorzej. To, co było kiedyś kompromitujące, już dzisiaj nie jest. Więc ja jedyną nadzieję widzę, żeby się zmieniło w tym, że obywatele będą po prostu lepiej wiedzieli na co. Będą rozumieli i będą naciskali. Nie wygląda to różowo, jak mówię, że jest tylko jedna fundacja wolności, ale jakby mówiąc o fundacji, mam na myśli, że to jest organizacja. Natomiast jest dużo aktywnych ludzi w całej Polsce. I też my obserwujemy w naszych działaniach, że ludzi to interesuje. Że chętnie się zaangażują, tylko muszą wiedzieć jak. I muszą rozumieć po co. I wydaje mi się, że takim wyzwaniem dla organizacji społecznych jest to, żeby to było dobrze zorganizować i żeby się po prostu chciało, żebyście wam, studentom się wydawało to interesujące. To może być jedyna przygoda w waszym życiu, ale ona jest naprawdę fajna. Fajne jest dowodzenie, o co chodzi, fotografowanie tych billboardów, porównywanie. Tam jeden z naszych pracowników jest wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim. On z kolei proponował, że możemy zastanawiać te wszystkie faktury, które są w Państwowej Komisji Wyborczej, wrzucić do internetu i niech ludzie to obserwują. Są możliwości. Nie ma, trochę nie ma środowiska, które za tym stoi, które by wymyślało, jak sobie poradzić z różnymi problemami logistycznymi. Ale cieszy mnie to, że to musi jeszcze w sesji na wybory to robić. Mnie też to bardzo cieszy, natomiast jestem taka sceptyczna w tym sensie, że mamy bardzo dużo zmian prawnych. Właściwie każda kampania jest oparta na trochę innych zasadach i to bardzo utrudnia tego typu działania, bo jest tyle innych kwestii, kwestia głosowania, ordynacji, co trochę są jakieś brzydki zmiany. Trzeba się to uczyć. Tak, trzeba się to uczyć i to troszkę zaburza taką możliwość takich systematycznych bardzo działań, bo naprawdę, jeśli byśmy myśleli o takim dobrym tworzeniu prawa, no to powinien być jakiś okres takiej obserwacji, jak to działo, powinien zgłaszane uwagi, to prawo powinno być poprawiane. Natomiast to jest taka wersja prawa idealna, o wiem, jak to wygląda w praktyce, że to są często bardzo działania takie ad hoc prowadzone, niespójne, przestawane właśnie kolizje prawne. I ja w tym sensie jestem trochę sceptyczna, natomiast oczywiście bardzo się cieszę, środowiska, które to montują. Ale będę sceptyczna jeszcze w jednej kwestii, bo tak jak obserwuję społeczeństwo, okej, są środowiska, które się angażują, osoby, które to interesuje, natomiast jakbyśmy tak spojrzeli na przeciętną osobę mieszkańca Lublina czy innego miasta, to jednak to wymaga pewnej znajomości prawa i tych działań naszych praw obywatelskich. I z tym jest, ja bym powiedziała, coraz gorzej. Wcale nie jest tak. Są środowiska bardzo aktywne, które się interesują, ale tak naprawdę też szereg osób nie jest tym zainteresowanych, więc trudno cokolwiek wychwycić, jeśli nie mamy podstawowej wiedzy, czy podstawowych informacji, czy też chęci po prostu, żeby się jakoś głębiej w to zaangażować. I trochę brakuje mi chyba takiej edukacji obywatelskiej w tym obszarze. Znaczy my bardzo dużo mówimy o tym, spotykamy się, prawda, tak na uczelni, ale generalnie jakbyśmy poszli już na przykład na inny kierunek niż politologia i zapytali właśnie, jaka jest ordynacja, jak to wygląda, ktoś pytaj, czasami też pytam, bo nie uzyskuję bardzo, różne czasami zaskakujące odpowiedzi, to z tym jest gorzej. Także ja bym tak stawiała na przykład edukację obywatelską, no i problematyczne z mojego punktu widzenia jest to, że te zmiany bardzo, bardzo dużo. Właściwie każde wybory to coś nowego na przykład. Co? Przepraszam.
Tak, tak, ja się w pełni zgadzam, że niestety jak się zasady zmieniają, to, to jest też mój problem. Ja nie robię tej obserwacji od kilku lat. I właśnie nie pamiętam tych rzeczy i to wymagałoby ode mnie. Nie, to też już nie działa. Sekretarzów z faktulami, które tam spływają, więc do czego zmierzamy? Organy te same
pewnych wyborcach nie są też odkontrolowane, no, są używane na tym, żeby te procesy przebiegały w sposób zgodny z prawem. Natomiast podmioty, które powinny tutaj reagować i powinny odpowiadać na zgłoszenia, które są im przedstawiane, to są organy ścigania, czyli policja i prokuratura. Natomiast problem polega na tym, że tak jak to by się spotkaliśmy, że to czego nie było, to nie jest wcale przypadek odosobniony, bo statystyki pokazują, że te organy w ponad 90% przypadków, kiedy są im takie problemy zgłaszane, po prostu to nami uważają. Bo nie są w stanie wiadomość. Z jednej strony można zrozumieć takie uzasadnienie, że nie chcą być oskarżone o ingerowanie w procesy polityczne, tak? O upolitycznienie. Ale z drugiej, jeżeli organy do tego upoważnione nie pilnują, że tam było przestrzegane, potwierdzą, że takie czyny mają znikomą szkodliwość społeczną, na przykład, no to daleko nie zajedziemy. No to wtedy się przychodzi na to, że też to prawo jest stosowane przez podmioty, których to prawo dotyczy, ale to się potem, jak już mówiłem wcześniej, przekłada na to, jak również obywatele podchodzą do prawa, to prawo jest szczególne, jak powinien do reguł prawnych pozostaje w społeczeństwie. Więc dotarłem do tego, że powinniśmy w jakiś sposób jednak oczekiwać od organów ścigania, żeby troszeczkę bardziej było tutaj restrykcyjne, przynajmniej trochę, bo teraz naprawdę wysokie stopnie nie są. No, ja myślę, że tak, że to jest kwestia bałaganu i tego, że się rzeczy robi po prostu po stacji. Że tam coś kupiłem, to nie wiem jeszcze, nie ktoś nie doniósł. Znaczy, w praktyce zresztą rozmawiałam o tym kiedyś z różną rzeczywistą, która prowadzi taką stronę, mam prawo wiedzieć, którą pewnie znacie. I mówię, no bo te papiery wszystkie fruwają, ty ktoś wziął fakturę, tutaj coś tam, no i jakby to się zbierze już po kampanii. Więc to trochę wynika ze specyfiki kampanii, że jakby powiedziałeś o tej rekomendacji, żeby publikowali wydatki, to mi się wydaje, że po prostu tego nie zrobią z powodów logistycznych. Natomiast skoro wpłaty mogą być na konto tylko i zrobić wyciąg z konta, to jest naprawdę 5 sekund, to tak naprawdę wydaje mi się, że to jest kwestia mentalności. W ogóle jakby właśnie a propos tych zmian, z tego co pamiętam, to jest obowiązkowe, to nie jest tylko dobra praktyka, tylko komitet wyborczy musi opublikować tych, którzy wpłacali powyżej o jakiejś kwoty. Czy to się zmieniło? Komitety obywatelskie, tak. Nie, ale to w praktyce, no dobra. Komitety obywatelskie też. Też, tylko że oni tego nie robią, bo one robią okrętkę właśnie, co też pokazuje jeszcze jeden sposób na ominięcie jakiegoś rozwiązania systemowego. No i teraz tak, teraz jeszcze doszło RODO. Więc wszyscy straszą, że to straszne RODO, w związku z czym nikt nie wie, tak naprawdę po prostu sankcje za naruszenie prywatności są bardzo mocno nagłaśniane, natomiast sankcji za brak przejrzystości właściwie nie ma, więc wydaje mi się, że tu kilka rzeczy działa, no a przede wszystkim działa mentalność, nie chcemy pokazywać takie rzeczy. Kto nam tu będzie zaglądał za te nasze RIP-y? Nasza organizacja publikuje zarówno wynagrodzenia, jak i wydatki, które robimy z 1%, jak i wpływy, kto nas finansuje. Nam się tylko super zwraca, ale wcale w środowisku organizacji społecznych to nie jest jakaś popularna praktyka i są takie krząkania, że trochę przesadzamy, żebyśmy organizacji nie byli fundamentaliści i tak dalej. Ja mogę tylko powiedzieć, że to bardzo pomaga zorganizować działania, natomiast polskie społeczeństwo wymyśli milion powodów, dla których nie można i prawie żadnego nie usłyszy, dla których można. I jakby chyba to jest główny problem, że też myślę trochę, że są obawy, że coś będzie nie tak, a może się jakoś da ukryć, ale to komisja wyborcza i tak zobaczy, patrząc na sprawozdanie. Też nie wierzę, że jest taka część odnośnie mentalności. Przecież są państwa europejskie, gdzie mamy wykonane cały list zarobków, to dokładnie na zarobie są wyciągi i w tym wypadku się stanie zgodę, że to po prostu nie jest część takiej naszej kultury. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, jeśli to jest możliwe, to przecież komitety wyborcze to po prostu uznają za sytuację korzystną do siebie, którą wykorzystują. I dopóki nie będzie to sankcjonowane, to będą to wykorzystywane. Ja sobie rzeczywiście tak po prostu wygodnie. Tak, nie trzeba robić przynajmniej się jednym ryzyko dla ludzi, tak, to, że ktoś znajdzie na przykład coś wykorzystywał dla nas w tym spisie naszych wydatków, albo nas prześledzi, że okaże się na przykład, że osoby spłacające to są głównie nasi podwładni, tam, którzy nie jestem prezydentem danego miasta i zrobię sobie taką aferę, się okaże, że nie jestem kandydatem rządu obywatelskim,
kilku jest wiele że grupę znajomych albo moich właśnie tam pożytkowanych osób, albo tych, które korzystają z e-kontraktem, które potem jako osoba, która tym interesem będą organizowały, tak już organizowały. To jest powiem bardzo ogólnie, ale też mówiąc się o przykładów też pan o tym mówił, myśmy też takie przykłady też eksponowali podczas poprzednich wyborów. Więc albo na przykład z drugiej strony to już coś liberuje taki argument, że tu jest konflikt prawdziwie obywatelski. Zobaczcie, nas tutaj jest paru drobnymi wpadami i jest tam tysięcy obywateli. To też jest mogłoby być elementem strategii promocji danego komitetu, to w tym wypadku, ponieważ cała ta sprawa jest taka niejasna, to jest to po prostu niwelowanie, tak jest łatwiej. Natomiast tutaj jeszcze chciałem się zwrócić do tych obywateli, jeszcze do tych stanach, do możliwości naszego nacisku, bo to też nie jest tak, że kulturowo, ale na przykład całkiem niedaleko, z Lublina w ogóle bardzo niedaleko, relatywnie przynajmniej, do bliżej z Warszawy, bo w Słowacji, oni na przykład wprowadzili sobie od 2015 roku, od stycznia, takie rozwiązanie, które zobowiązuje wszystkie podmioty biorące udział w wyborach do stosowania tzw. otwartych kont bankowych. To polega na tym, że po prostu każdy podmiot, który jest starych kontraktów, musi mieć takie rachunek bankowe, które każdy zainteresowany może sobie zajrzeć, zobaczyć, co tam się dzieje, czy się zrobił przelewu, szczególnie na swoją rzecz, ale może zobaczyć, kto wpłacił, albo na rzecz kogo została płatność zrealizowana, i mogą po prostu podać, którzy chcą w ten sposób czy lekarze kontrolować. I jeszcze jedna ciekawa rzecz, do tego właśnie zmierzam, że podczas naszego monitoringu w roku 2014, myśmy wtedy już mieli partnerów, którzy to samo robili między innymi na Słowacji. I tamte przepisy jeszcze nie obowiązywały, ale były już uchwalone, tak? Bo wiadomo, że tutaj już była kampania lokalnie wtedy od stycznia. Ale oni podjęli kampanię medialną, mając też swoje kontakty w mediach słowackich, doprowadzili do takiej sytuacji, w której prawie wszystkie, jeżeli nie wszystkie największe komitety biorące udział w wyborach, wprowadziły dobrowolne takie rozwiązanie. Tak? Więc to jest tak, że presja medialna i społeczna na to, żeby była tam przejrzystość, no ale już temat przejrzystości życia publicznego jest również, był wtedy już ważny w sytuacji, że to się pokazało parę lat później, bo na stronie organizacji pana Kuczeka doprowadził również do, można powiedzieć, zmiany politycznej, którą w tym roku tam obserwowaliśmy, więc myślę, że kwestia kultury prawnej, ale też kultury takiej obywatelskiej jest ważna i presji powierzona na polityków, żeby jednak zmienić swoje zachowanie i pokazać, że was szanuje w ten sposób. Jeszcze chciałem dodać, tak przez kilka lat doświadczenia chciałbym przy fundacji to sobie kupiłem taką wizję, jak to działa właśnie, dlaczego politycy czy urzędnicy nie udostępniają tych informacji, mimo że tam nic tego nie ma. Że działa to tak. Obywatel czy jako fundacja wysyła wniosek, tak jak urzędu, czy to jakiś fakt, to udostępnienie jakiejś informacji. Tak? Weźmy na przykład, że umowa jest sprzedaży w miejskiej kamienicy do urzędu wysyła. Ktoś to w urzędzie czyta i myśli sobie, kurczę, tam ktoś musi być nie tak, bo oni mnie zapytali, to nie możemy pokazać. Musimy coś wymyśleć, jakąś odmowę, dlaczego się nie da. Nie, to jest. Nie możemy. Po czym ten obywatel, czy we fundacji, czy otrzymuje tutaj z urzędu odpowiedź, że nie pokażę tego, kurczę, tam coś musi być, na pewno nie tak przecież, tak nic nie było, to daj. I to się właśnie tak wykręca. I właśnie wydaje mi się, że tu jest taki problem, że tutaj takie zidealizowanie tego i takiej obawy właśnie przed prowadzeniem takich podejrzliwości, że coś druga strona na pewno zastanowienie się pierwsze, co to się zastanowi, co to druga strona tutaj kombinuje. Tutaj leży. Pomysł, żeby pisać, co politycy myślą.
czy zresztą takim skromnie tam pisać. No i my pisaliśmy, że może jest taka strona, ma prawo wiedzieć, że widziałem chwilę lat, a to sobie, no szkoda, że taka słabo wypromowana. A wiem, że organizacja, która to prowadzi, bardzo dużo wkłada wysiłków w to, żeby ją dobrze wypromować. Więc no tutaj jakaś tam podstawowa rzecz jest taka, że jak dobrze w ogóle, jak ludzie mają się dowiedzieć, że coś istnieje. Druga rzecz no to jest jednak patrzeć przez potrzeby ludzi. Takie, ja jestem bardzo przekonana do tego, że nikogo nie przekonamy samym gadaniem, że jednak ludzie muszą zobaczyć, jaki jest sens i my musimy podchodzić do tego z pokorą, edukując ich i mieć odpowiedź na każdą jakby potrzebę. Wydaje mi się, że naprawdę wiele organizacji już to zobaczyło, że szuka, jak tu po prostu pokazać, też nie sztucznie, no to też jest kwestia jakiegoś doświadczenia, umiejętności opowiedzenia o tym. Inna rzecz to jest język, który się stosuje. Ponieważ zazwyczaj to robią organizacje społeczne, no to też mają jakieś swoje nawyki, trochę jednak trzeba się uczyć językiem ludzi. To nie znaczy się uczymy. Ja dawno myślę sobie jednak, co to jest z tym kryzysem demokracji w Polsce i jak to jest, że przez 30 lat się nie nie zrobiliśmy tutaj raju. Nie zrobiliśmy, bo my w ogóle nie rozumieliśmy, co pewne instytucje znaczą dla nas. I trochę się uczymy tego w praktyce. Troszkę bym wybaczała też społeczeństwu, że nie rozumiało różnych rzeczy, bo ich miały prawo nie rozumieć, bo dostajemy jakiś system, który wdrożono, no i dopiero jak nie zabraknie jakichś instytucji, to wiadomo, do czego one są. Także ja trochę myślę sobie, że bardzo się podkształciliśmy przez ostatnie lata. Tylko, że mam wrażenie, że tak się podkształciliśmy, że teraz wszystkim innym to wypchniemy po prostu w swoje wiesz, że to jest bardzo ważne. A to jednak trzeba naprawdę szukać sposobu jak ludzi uczyć. Żyło.
wspólnie w naszej społeczności. Jaki można nadać też o tym, że mamy takie przemawianie w procesie przyświętniejszych, jak i bardziej rzetelnych kandydatów mogli wydzielić się na siebie. Ja też mówię sobie na edukację, z którą mamy kiedyś oczekiwania z podróżą gimnazjalną. Wydaje mi się, że to, czego zabrakło, to takiego przełożenia ostatnio, że młodzi ludzie często nie dostrzegają tego, że ci politycy, którzy się wydają gdzieś tam daleko, mają bardzo realny, bardzo konkretny wpływ na nasze życie, że to, że zmieniają prawo, że wprowadzają nowe regulacje, bardzo nas jako obywateli dotyka. Dlatego w pewnym momencie mam to, co, do czego chodzi o to, to znaczy edukować, edukować, edukować i zaczynać od bardzo prostych, bardzo podstawowych rzeczy. Pokazywać, że właśnie zaangażowanie jest fajne, że polityka jest ciekawa, że bardzo ważne jest to, żebyśmy byli wyedukowani, żebyśmy byli w wiedzy, żebyśmy byli świadomymi obywatelami. Tego było ostatnio zabrakło. Nie powstaje tylko, by się z tym zgodzić wszystkim, ale słyszymy na przykład osoby, które do nas do Fundacji Małości się zgłaszają, czyli nawet zostają przyjmowane wolontariuszami czy współpracownikami, to bardzo często, prawie zawsze są osoby, które osobiście doświadczyły jakiegoś problemu z administracją na przykład, czyli coś poczuły tak na sobie, czyli nie są jakieś teoretycy, które mają właśnie szkoda, że chcieliby, nie wiem, monitorować tam radę czy polityków, ale to są osoby, które same to doświadczyły i to wkurzyło i stwierdzają, że fajnie, że jest taka fundacja, że tutaj się zaangażuje. Czyli, że te emocje mają też takie znaczenie. I to było zadowolenie, bo możemy już zakończyć naszą debatę. Bardzo dziękuję gościom, którzy przyjechali tutaj do nas, zwłaszcza mi także z Lublina. Bardzo dziękujemy naszym gośni byli Katarzyna Bartotowicz z sieci europejskiej Workshop Polska. Publiczna Rosji Mariuszek z Zakładu Samorządów i Polityki Lokalnej PCS. Filip Pazderski z Instytutu Spraw Publicznych. Przede wszystkim Krzysztof Jakubowski, prezes Fundacji Wolności i całej tej organizacji, bez której nie mogłoby się dzieje.